Odbył się trzeci ogólnopolski zjazd regionalistów polskich nad Odrą. Kilkadziesiąt osób z całego kraju zwiedziło m.in. okolice Legnicy, Lubomierza, Jeleniej Góry, Rybnicy, Brzegu czy Starego Dworu. Pałac w Biedrzychowicach, w którym znajduje się zespół szkół ponadgimnazjalnych, był jednym z ciekawych przystanków w wycieczce regionalistów. Jako szkoła regionalna samorządu województwa dolnośląskiego mamy przyjemność gościć regionalistów z całej Polski. Czyli tutaj ta jakby tradycja związana z regionalizmem jest bardzo pielęgnowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach. Uczennice szkoły w Biedrzychowicach przywitały regionalistów w strojach tak zwanych pałacowych, a każdy z gości otrzymał od nich słodki upominek. W Biedrzychowicach bardzo piękny pałac, tym bardziej, że kilkanaście lat temu byłem tu na balu sylwestrowym. Jest to wielka zmiana, nie tylko sam pałac, ale i otoczenie. Bardzo się cieszę, że ta szkoła funkcjonuje, znaczy, bo jestem pierwszym zawodem nauczyciela, dlatego też cieszę się, że ta szkoła tak dobrze funkcjonuje. Podczas pobytu w Pałacu Biedrzychowickim regionaliści wysłuchali m.in. wykładu Szkoła obszarem kształtowania postaw regionalistycznych. Zespół szkół w Biedrzychowicach. Szkoła od około 50 lat mieści się w znakomitym pałacu barokowym. Otacza ją przepiękna fosa, przepiękny park. Zbudowana jest na skarpie, na skrajach małej wsi biedrzychowickiej, o której wzmianki można przeczytać już od roku 1200. Obejrzeli także fragment filmu dokumentalnego fabularyzowanego Siewba w reżyserii Aurelii Sobczak. Kocham Mazowsze, kocham mój region, powiat wołomiński, gminę Tłuszcz, bardzo, bardzo gorąco, całym sercem. I teraz tak, z tym filmem to jest ciekawa sytuacja, mam na swoim koncie trzy filmy. Dokumentalne to jest dokument fabularyzowany. Główne role zagrali aktorzy zawodowi, moi koledzy. Natomiast role drugoplanowe zagrała społeczność miejscowa. Jest rolę księdza gra prawdziwy ksiądz. Rolę jak gdyby zaplecze redakcyjnego radni. Rolę różnych ludzi, którzy występują, no to młodzież, dzieci, jak również rolnicy. Wcześniej podczas przystanku regionalistów w Lubomierzu wykład wygłosił burmistrz Gryfowa Śląskiego. Ten wykład dotyczył kształtowania postaw mieszkańców, uczniów, członków poszczególnych stowarzyszeń i również parafii, młodzieży w upowszechnianie regionalizmu na kanwie filmu Sami Swoi. Najważniejszym to, co powiedziałem chyba na koniec, że upowszechnianie regionalizmu na wszystkich płaszczyznach zależy od ludzi. Na pożegnanie regionaliści zostali zaproszeni na uroczysty obiad przygotowany przez nauczycieli oraz oczywiście uczniów kierunków gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.